Od początku ogólnonarodowej kwarantanny związanej z COVID-19 starostwo powiatowe w Bochni pełniło swoje funkcje za pośrednictwem usług mobilnych takich jak system ePUAP. W początkowych miesiącach kwarantanny nie można było skorzystać z bezpośredniej obsługi petentów na terenie starostwa. Rozmawialiśmy ze starostą bocheńskim Adamem Kortą o sytuacji w starostwie powiatowym i dalszym jego funkcjonowaniu. Ten miesiąc marzec, kwiecień to był ten najgorszy okres, gdzie faktycznie w skali kraju nie wiedzieliśmy, jak należy do tego problemu podchodzić. Zespół informatyczny przygotował mi takie statystyki i niewątpliwie to pokazało, że jak do tej pory mieszkańcy rzadko korzystali z usług mobilnych, mówię tutaj przede wszystkim o systemie ePUAP. Sytuacja związana z koronawirusem spowodowała wzrost zainteresowania komunikacją online pomiędzy mieszkańcami a urzędnikami. Spokojnie mieszkańcy mogą do urzędu przychodzić. Przed wejściem do urzędu jest też wystawiona odpowiednia skrzynia, do której mogą, nie musząc wchodzić, mogą rzucać korespondencję. Również zachowujemy tutaj te wymogi sanitarne. Każdy, który wchodzi do urzędu, jest poddawany mierzeniu temperatury, jest możliwość dezynfekowania rąk. Zainteresowanych prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny, skróci to czas oczekiwania oraz usprawni działania starostwa oraz zapewni bezpieczeństwo dla petentów, jak i urzędników.